Mam odpoczynek z fajką. Upał troszkę dzisiaj zelżał. Tu jest o tyle fajne w tej działce to, że jak, mimo że w sumie jest godzina 17, słońce jest dosyć wysoko, ale chowa się trochę za drzewami. I przy tych najgorszych upałach no nie jest to aż tak zimno, jakby być mogło. Co prawda takie usytuowanie działki ma dwie strony medalu. To znaczy drugą jest to, że w momencie, kiedy zdarzają się takie bardzo ostre zimy, no to mała ilość, czy relatywnie mała ilość tego słońca powoduje, że no przez okna będzie nam tego słoneczka mniej wpadało, w związku z czym mniejsze będą zyski ciepła wynikające no z naturalnych jakby źródeł, gdzie jak to słoneczko sobie przez okno wpada, to jednak się w domu od razu trochę cieplej robi. Natomiast dla nas to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, ponieważ przy grubości izolacji w środku ścian na poziomie 25 cm uzyskujemy charakterystykę domu zmierzającą mniej więcej w kierunku domów pasywnych, między energooszczędnymi a pasywnymi, w związku z czym ubytki ciepła z domu są tak mikroskopijne, że kosztowo jest to praktycznie niezauważalne. Jest natomiast na pewno, czy będzie na pewno zauważalne w kontekście jakby no bytności w domu, to znaczy częściej będzie ciemno, częściej będzie trzeba zapalać światła i tak dalej, i tak dalej. No, jak widzicie, ponosiłem sobie już betoniki. Bloczki. Bloczki sobie ponosiłem. Leżą już sobie przed wykopem. Zrobiłem wszystkie cztery rogi. Idealnie wypoziomowane, tak jak to już u mnie od samego początku wyglądało za pomocą szlaku wagi, czyli poziomicy wodnej. Są wypoziomowane z dokładnością, jak zawsze, do 2 mm. Więc jest ok. Między innymi będzie trzeba tylko sznurki porobić i można murować. Ta ściana, jeszcze fragment tej ściany został mi do zafugowania, to zrobię w pierwszej kolejności. Myślę, że sobie zacznę od tych dwóch ścian. Do tej już ponosiłem bloczki, do tej jeszcze będą noszone. I tu też od razu musiałem pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności pozdejmować bloczki z tych palet, które są skrajnie z lewej strony, bo one leżą jakieś metr, półtora na działce sąsiadów de facto, i jeśli tam ktoś chciałby coś robić, no to miałby z tym jakiś problem. Strasznie dużo pierdologii dzisiaj miałem, wręcz wybitnie dużo, z detalami takimi jak ten tutaj, tu jakieś docinki były robione i tak dalej, i tak dalej. Więc takich drobiazgów było naprawdę dzisiaj wybitnie dużo. Jeden narożnik do docięcia, drugi narożnik do docięcia, tu fragmenty do docięcia, tu, tam jest jeszcze jeden otwór i tu, ale to sobie już zostawiam na później. Myślę, że dzisiaj zdążę zrobić tą ścianę i tę ścianę, a resztę sobie zostawię albo na jutro, albo na poniedziałek, zależnie od tego, czy będzie padać, bo ponoć jakieś burze mają być. Ale to w tej chwili są takie zapowiedzi na zasadzie może być, może nie być, jak będzie, to tak solidnie. Więc nam pozostaje tylko trzymać kciuki, że będzie w miarę okej. No. Idzie to już całkiem sprawnie teraz. Na tyle, na ile się da, oczywiście w takim upale. Niestety gorąc nie ułatwia całej tej historii. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zakończę bez jakiegoś takiego strasznie wielkiego zmęczenia. Jak widzicie, tutaj już ten narożnik, czwarta, cztery warstwy, już mamy piąta. Piąta warstwa już w tej chwili będzie powstawała. Jak widzicie, on już jest dosyć mocno ponad gruntem. Wymyśliłem to generalnie w ten sposób, że do wysokości tego piątego bloczka, bo potem jeszcze będą cztery plus wieniec, cztery bloczki to jest 60 cm plus wieniec 24 to jest 84, czyli piąta, nawet do szóstej warstwy, do wysokości szóstej warstwy bloczków od tej strony zostanie tam jeszcze obsypany sobie ziemią i od tej strony również. To będzie miało dwie zalety. Pierwsza jest taka, że cała wilgoć ewentualnie, która sobie będzie spływała przez przypadek, czy to z samego domu, czy gdzieś tam dookoła, nie będzie miała możliwości podchodzenia bezpośrednio pod budynek, no bo budynek będzie miał dosyć duży spadek, w związku z czym nie będzie żadnej fizycznej możliwości, żeby wody powierzchniowe podchodziły sobie pod dom. To jest wielka zaleta tych budynków opartych na crawl space, że można to w ten sposób rozwiązać. No a druga kwestia jest taka, że dzięki temu, że podniesiemy sobie tutaj grunt troszeczkę wyżej, w zasadzie na całej tej przestrzeni, którą widzicie tutaj, to nie będzie takiego efektu, który no, sprawiałby, że dom by wyglądał tak, jakby był strasznie jakoś mocno wyciągnięty ponad grunt. Jeżeli tu będzie dużo więcej ziemi dosypanej, wysieje się trawnik i powinno to wyglądać całkiem fajnie.
No i tak to sobie na razie wygląda. Jutro zobaczymy, czy będę działał. Możliwe, że sobie odpuszczę. Trzeba się zająć trochę koszeniem, bo to już strasznie zarosło mocno. No i to chyba tyle. Chwila odpoczynku i wracam do roboty. Jo! Migawka 500-900. No, jedna ściana piątej warstwy. Piąta warstwa na jednej ścianie zrobiona. Godzinę mamy 19. W związku z czym na dzisiaj chyba fajran. Został mi jeszcze ciupek zaprawy. To sobie zafuguję fragment ściany, który został. I to będzie praktycznie na dzisiaj wszystko. Opla. Zobaczcie, jak to wygląda. Te wszystkie zadziory, o których Wam wcześniej już wspomniałem, będą czyszczone potem taką ściernicą podłączoną do szlifierki kątowej. Oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda przed i po. Będziecie mogli sobie porównać efekt. I to chyba na dzisiaj będzie tyle. Zostało mi z zaprawy, którą kupiłem, bodajże z 5 worków. One powinny akurat w sam raz wystarczyć na zrobienie tej jednej ściany. I zobaczymy. No, spróbuję jutro przyjść podziałać. Zależnie od pogody będziemy próbowali coś tutaj uskuteczniać. Jeśli tylko pogoda dopisze, to te 5 worków wykorzystam. Czyli jutro powinien być taki leciutki dzień. Więcej zaprawy po prostu nie mam, więc choćbym nawet chciał, to nie mam jutro możliwości zrobić niczego więcej. Dalsza część ewentualnie pójdzie sobie w poniedziałek. No, a jak już będzie piąta warstwa, no to zostaną w zasadzie trzy. Czyli już jesteśmy bliżej końca niż dalej. Trzymajcie się, hej. Pamiętacie, jak Wam mówiłem o tym, żebyście nie fugowali od razu wszystkich betoników, bo a zawsze na koniec zostaje trochę zaprawy. Wygrzebałem jeszcze bez betoniarki dosłownie ze 3 czwarte wiaderka i zafugowałem całą tamtą ścianę oraz tę tylną, praktycznie rzecz biorąc do połowy został tylko ten maleńki fragmencik, plus do zafugowania jeszcze ten środek, ten mały fragment. Więc jak widzicie, marnotrawstwo, rzecz niepożądana. Jak sobie zostawiacie ścianę, która nie jest zafugowana, to w tym momencie za każdym jednym razem, kiedy kończycie następny etap, warstwa jest na przykład tu puszczona, już jest ta piąta warstwa, a czwarta warstwa nie była jeszcze zafugowana tam, no to automatycznie ta zaprawa, która została, jest do wykorzystania.